Pan Stanisław Grochowiak należy do głośnego już dziś pokolenia poetów, które debiutowało w roku 1956. Ma w tej chwili lat 28. Wspominam o tym dlatego, że mimo młodzieńczego wieku ma już za sobą poważny dorobek pisarski. A więc tomy poetyckie, ballada rycerska, menuet z pogrzebaczem, rozbieranie do snu, w przygotowaniu dwie książki poetyckie, agresty i sonety. Do wierszy, które znajdują się w tym ostatnim tomiku, wrócimy jeszcze zresztą. Tom opowiadań Lamentnice, a w najbliższym czasie ukaże się powieść Trismus. Jest również autorem dramatów poetyckich Szachy oraz dramatu poetyckiego Król IV, który ukaże się w styczniowym numerze Dialogu. Ale wracamy do poezji. Turpis turpe. Brzydki, ohydny, plugawy, haniebny. Termin turpizm od tego słowa wzięty ukuł przybłoś, reagując na poemat Różewicza, a określenie turpiści jest ostatnio przypisywane grupie, którą pan reprezentuje. Tak, okazuje się, że jestem turpistą. Nie mogę się już tego wyprzeć, dlatego że termin się przyjął. Jest to oczywiście dość zabawny zbieg okoliczności, że ten termin ukuł poeta już właściwie będący żyjącym klasykiem. No ale i przeciwnikiem turpizmu, prawda? Ale takie wypadki w historii już się zdarzały. Na przykład impresjonistów, nurt, prawda, impresjonistyczny, też wziął nazwę swoją właściwie dzięki przeciwnikom, którzy ten termin ukuli w sposób pogardliwy. Natomiast trzeba powiedzieć, że spór o turpizm jest pierwszym od wielu lat sporem, który nie dotyczy jakichś spraw wtórnych w poezji, jak rym, prawda, rytm, tak zwany sens poetycki, który nie był niestety przez Słonimskiego określony, czy kropki, przecinki, prawda, sprawa interpunkcji, ale jest to pierwszy spór o postawę. Spór chyba bardzo ważny dla poetów, dlatego że turpiści, to znaczy my turpiści, określamy postawę przybosia i poetów awangardy jako postawę arkadyjską, eskapistyczną w pewnym sensie. Oczywiście tu używam mocnych określeń, ale jeżeli jesteśmy na płaszczyźnie sporu poetyckiego, to trudno, tak się zdarza. Natomiast z drugiej strony przyboś zarzuca nam bardzo pesymistyczne i ciemne widzenie życia i świata, właściwie demobilizujące człowieka, którzy jakoś w dziwny sposób, prawda, powracają zarzuty i hasła kiedyś formułowane przez socrealistów poetyckich, jeżeli można to właściwie takiego określenia użyć. No, ale my ten spór podejmujemy. Podejmujemy i przypuszczam, że dorobek poetycki pokolenia 56, wzmocniony ostatnio, powiedzmy, przez autorytet Tadeusza Różewicza, który również do turpistów został zaliczony, jakoś posiada pewną jednolitość, jednolitość w postawie właśnie, postawie chyba bardzo realistycznej, bardzo związanej z historią naszego narodu, która bynajmniej ani jasna, ani pomyślna nie była. Ja osobiście na przykład napisałem cykl sonetów, tak zwane sonety szare. One zresztą znajdą się właśnie one w tym znajdą tomie. Się właśnie w tym tomie zbiorowym sonetów. Tam będzie chyba 21 sonetów tylko. I w tych sonetach szarych w jakiś sposób starałem się sformułować swój program poetycki, nie tylko poetycki, może program patriotyczny, jeżeli znowu można użyć tego określenia. To są wiersze o ojczyźnie, które w jakiś sposób powinny tłumaczyć, dlaczego tonacja poezji turpistycznej jest taka, a nie inna. Jeżeli pan pozwoli, to ja przeczytam jeden z tych sonetów. On się nazywa Nauka chodzenia. Jest to oczywiście sonet o Polsce, o ojczyźnie. A więc obraz oczywiście sformułowany w tym wierszu nie należy do jasnych, natomiast jest tu jakaś afirmacja, kwestia widzenia ciemnego rzeczywistości, nie jest przecież próbą jakiejś dewaluacji tej rzeczywistości, może być również próbą trudnego optymizmu. Oczywiście przyboś uważa, że rekwizyty, że sama tonacja wiersza rozstrzyga i w swoich
wystąpieniach publicystycznych, ostatnio, prawda, poetyckich, zaleca nam odejście w ogóle od rekwizytorni turpistycznej, która według niego jest trywialna, to znaczy kuchenna, zbyt, powiedzmy, właśnie zniechęcająca człowieka. Dla anegdoty chciałbym przypomnieć pewien zabawny szczegół, mianowicie w jednym z artykułów zaadresowanych również do mnie Julian Przyboś zachęcał mnie, żebym wyjechał nad Morze Śródziemne i nałykał się więcej słońca. Wówczas może tonacja tych wierszy będzie jaśniejsza. Ale niestety jestem po prostu Polakiem i na podróż Transylwanią mnie nie stać. Może na tym polega również nasz realizm poetycki. Skoro mówimy o żarliwych polemikach literackich i o udziale w nich pana, nie możemy pominąć sprawy dla nas wszystkich niesłychanie interesującej. I to nie tylko pisarzy interesującej, ale w ogóle Polaków. Mianowicie chodzi mi tu oczywiście o problem bohaterszczyzny. To jest bardzo trudny problem, który co pewien czas wraca, prawda, na łamy prasy literackiej. Ostatnio ukazała się publikacja książkowa pułkownika Załuskiego pod tytułem Siedem grzechów głównych, w której to publikacji pułkownik Załuski nazywa znowuż generację lat 56 generacją prześmiewców i szyderców. Otóż bardzo zabawny zbieg okoliczności. Z jednej strony okazuje się, że nasz stosunek do ojczyzny jest ciemny, właśnie jakiś przygnębiający, z drugiej strony, że żartobliwy, prześmiewny, no i w ten sposób również niebezpieczny. Uważam, że sprawa jest bardzo skomplikowana. Polega ona po prostu na tym, że nikt z młodych pisarzy nie chce zwalczać, czy nie chce przeciwstawiać się historii polskiej, która ostatecznie obfitowała fakty no, bardzo tragiczne i niezabawne. Nie można tutaj stosować w ogóle miana szyderców do nas. Natomiast przeciwstawiamy się i chcemy się przeciwstawiać mitologii, która obrosła wokół pewnych faktów historycznych. Mitologii, która w sposób tradycyjny wiązała się raczej z niepostępowymi ruchami w Polsce. Była wykorzystywana dla jakiegoś szantażu społecznego, częstokroć szantażu społecznego, który miał pokrywać normalne partactwo, czy w myśleniu politycznym, czy nawet w myśleniu gospodarczym, ekonomicznym i tak dalej. I przeciwko temu oczywiście występujemy. To jest antybohaterszczyzna właściwa, jeżeli mam precyzować ten termin. Natomiast antybohaterstwo wynika również z głębokiego i bolesnego przeświadczenia o tragiczności historii Polski. Jest to odruch często spontaniczny, odruch ludzi, którzy odczuwają tą sprawę bardzo właśnie osobiście i boleśnie. Dla ilustracji tego problemu, może ja przeczytam wiersz drugi, ostatni w tej audycji chyba, który nazywa się Miasto. Jest to opis prawdziwego miasta, które znajduje się w województwie łódzkim. Prawie reportaż, oczywiście reportaż poetycki.